Aktor zginął rażony prądem. Córka Julia Chmielnik wyznała, co dzieje się w domu, w którym rozegrał się dramat. 22 sierpnia 2007 roku zmarł Jacek Chmielnik. Aktor zginął tragicznie, porażony prądem w swoim domu na wsi. Jego córka Julia Chmielnik w rozmowie z Faktem wspomina ojca i zdradza, jaki był prywatnie. Wyjawia też, dlaczego mimo dramatycznego wydarzenia przed laty, ona i jej brat nie pozbyli się domu pod Włodawą. Jacek Chmielnik zmarł w wieku zaledwie 54 lat. Miał przed sobą wiele planów, a w głowie wiele pomysłów. W latach 80. był jednym z najpopularniejszych aktorów filmowych. Miłość widzów zapewniły mu role w filmach King Size, Wabank czy Nad Niemnem. Aktor zginął tragicznie podczas wakacji, które spędzał z rodziną w swojej ukochanej chacie na wsi pod Włodawą. Dziś to miejsce tętni życiem, a jego dzieci Julia i Igor znajdują tam szczęście oraz spokój, a także cząstkę ojca, który przedwcześnie odszedł. Julia Chmielnik mówi o domu, w którym zginął jej tato. Julia Chmielnik dziś jest trenerką wokalną, kompozytorką i wokalistką. Wykłada też w dwóch szkołach teatralnych i pracuje ze studentami. Jak nam mówi, to właśnie ojciec zaraził ją miłością do teatru i sprawił, że ma wiele pasji. Tata zaraził mnie teatrem, on zawsze mnie ze sobą zabierał, siedziałam na próbach, biegałam za kulisami. Przesiąknęłam tym od najmłodszych lat, mówi nam Julia Chmielnik, która była bardzo związana z ojcem i dziś wraz z bratem Igorem, który został aktorem, uwielbiają spędzać czas w domu, w którym Jacek Chmielnik zginął porażony prądem. Mimo tych tragicznych wydarzeń to miejsce kojarzy im się z miłością i szczęściem. Tato znalazł ten dom 30 lat temu. Pojechaliśmy tam na zaproszenie przyjaciół rodziny, wtedy ziemia i nieruchomości były w tamtym regionie naprawdę tanie i na jego kieszeń. Zakochał się w dzikości tych miejsc i w ciszy. Zadzwonił wtedy do mamy i powiedział: Wanda, tu jest cudownie, nie ma nic oprócz komarów. To była miłość od pierwszego wejrzenia, mówi nam Julia i wspina wspólny czas wśród łąk i lasów. Kochamy to miejsce i cudownie spędzamy tu czas. To było wyjątkowe miejsce i dla taty i dla nas. Tu wydarzyła się tragedia, niektórzy takie miejsca sprzedają i nigdy do nich nie wracają, ale myśmy jako rodzina przeżywali tam najpiękniejsze chwile, więc nie było mowy o zostawieniu tego miejsca. Wręcz odwrotnie, zainwestowaliśmy w nie i ono pięknie się rozwija. Przyjeżdżamy tu z bratem i naszymi rodzinami i dalej jesteśmy tu najszczęśliwsi i wspominamy tu tatę, przyznaję. Julia Chmielnik o niezwykłych talentach Jacka Chmielnika. Jacek Chmielnik był człowiekiem wielu pasji, grał, reżyserował, pisał sztuki, pięknie malował i nie bał się szalonych pomysłów. Tata oprócz tego, że grał w filmach, teatrze, reżyserował i pisał sztuki teatralne, które do dziś z powodzeniem są wystawiane nie tylko w Polsce, potrafił wiele rzeczy sam zrobić w domu. On tu murował, postawił piękne rzeczy z kamienia, pracował w drewnie, malował i nas tego uczył. Dzięki niemu jesteśmy wyposażeni w chęć działania na wielu polach. On zarażał nas energią, robieniem rzeczy nietuzinkowych. Miał mnóstwo pomysłów, inicjatywy i wiele swoich nawet najbardziej szalonych pomysłów przekuwał w coś fajnego. Kiedyś ze swoim kolegą aktorem wymyślił, że pod Krakowem w kamieniołomie wybuduje restaurację, w którym miał być też teatr. Restauracja powstała, nazywała się Grube Ryby w nawiązaniu do sztuki Bałuckiego, niestety już nie zdążył zrobić tam teatru, opowiada Faktowi Julia. Rozległe plany Jacka Chmielnika przerwała tragiczna śmierć.
Podczas remontu wiejskiej posiadłości aktor został porażony prądem w piwnicy. Jego ciało znalazła właśnie Julia. Mimo tych strasznych zdarzeń, mamy też piękne wspomnienia. Spędzaliśmy tam piękny czas całą rodziną. Rodzice dawali nam dużo wolności, były ogniska, wyprawy rowerowe, podchody, nawet bale przebierańców. Obok domu stoi ogromna lipa. Pamiętam, że tato stwierdził, że jest niczym lipa z Czarnolasu i musimy czytać pod nią fraszki Kochanowskiego, no i czytaliśmy razem, mówi Julia. Julia Chmielnik o kultowej scenie ojca w King Size. Jacek Chmielnik w 1987 roku zagrał w filmie King Size, gdzie wcielił się w krasnoludka Ola. Scena, gdy wędruje po ciele nagiej Katarzyny figury, przeszła do historii. Gdy byłam mała, taty często nie było w domu, kręcił sporo filmów. Ale jak już przyjeżdżał, dbał o wspólny czas. Pamiętam, jak kręcił King Size, wiedziałam, że to o krasnoludkach, więc gdy przyjechał, poprosiłam, by mi opowiedział wszystko. Jako bajkę na dobranoc opowiedział mi całą fabułę filmu, potem okazało się, że wymyślił wszystko, a to, co już później zobaczyłam w telewizji, było inną historią. On co wieczór opowiadał mi bajki i zawsze je wymyślał. Opowiadał mi też o słynnej scenie z Katarzyną figurą. Kręcono ją w Czechach, bo w Polsce nie było takiej technologii. Zbudowano ogromny drewniany stelaż imitujący Katarzynę figurę. Tato mówił, że jak zjeżdżał po plecach, wcale nie było łatwo i powbijały mu się drzazgi. Na ekranie wygląda to jednak bardzo realistycznie. Ta scena została doceniona i już pośmiertnie dostał nagrodę za najlepszą scenę erotyczną w polskim kinie. King Size i Wabang dały mu ogromną sympatię i popularność. Czasami na ulicy krzyczano za nim, Olo ratuj, ejkum kejkum. Było to szalenie miłe, wspomina Julia Chmielnik.